Vamos. Zrobimy sobie dzisiaj takiego króciaka na temat spraw Dawidowych, dlatego że od wczoraj wjazd do Paragwaju jest dla wszystkich, dla nieszczepionych też. Jeżeli ktoś nie ma dwóch dawek szczepionki, to jest potrzebny test, czyli albo dwie dawki szczepionki, albo test i sprawa jest zamknięta. I też takie często pytanie padające, czy do Paragwaju jest potrzebna wiza. Nie, do Paragwaju nie jest potrzebna wiza, jest tylko i wyłącznie potrzebne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące sprawy Dawidowe i ono musi być w języku hiszpańskim albo angielskim.